Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy spotkać się tutaj na mszy świętej i modlić się w intencji pracowników pogotowia ratunkowego, ich rodzin, także wszystkich pacjentów pogotowia ratunkowego. Jest to także wyraz naszej wdzięczności za Waszą trudną i odpowiedzialną pracę. W sposób szczególny na tej mszy świętej witam panią Janinę Żaka, starostę naszego powiatu cieszyńskiego, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu pana Grzegorza Koniecznego, wójta gminy Listewna pana Stanisława Legierskiego. Witam dyrektora cieszyńskiego pogotowia ratunkowego pana Jana Kawuloka, kierownika do spraw medycznych pana Grzegorza Gamstyla, a także ratowników medycznych, pielęgniarki, kierowców, pracowników administracji cieszyńskiego pogotowia ratunkowego oraz emerytowanych pracowników tego pogotowia. Będziemy sprawować mszę świętą. Mszę świętą koncentrowaną sprawujemy w następujących intencjach. Ksiądz Andrzej odprawia mszę świętą za zmarłą Jadwigę Zawada, jej męża, syna i zmarłych z rodziny. A ja odprawiam mszę świętą za pracowników cieszyńskiego pogotowia ratunkowego oraz ich rodzin, a także za pacjentów. Moi kochani ratownicy, pracownicy pogotowia ratunkowego, wy pełnicie taką właśnie funkcję, gdzie to wnętrze jest niesamowicie ważne. Kiedy przychodzicie do pracy, to macie cały szereg rzeczy, które mogą przeszkadzać w waszej posłudze, w waszej służbie. Po pierwsze, macie swoje życie osobiste, życie rodzinne. Różnie to jest. Czasem wstajesz i wszystko jest dobrze, a czasem to są jakieś wewnętrzne kłopoty, trudności rodzinne, trudności domowe, kłopoty ze sobą samym. No i wtedy, jak mam to wszystko zostawić i podjąć się pracy, podjąć się służby, kiedy ta służba jest trudna? Za chwilę spotkam się z ludzkim cierpieniem, za chwilę spotkam się może z ludzką śmiercią, spotkam się z człowiekiem, który sobie nie chce pomóc. Chcemy go zabrać do szpitala, chcemy mu pomóc, on nie chce. Wiele minut przekonywania jego, rodziny. No, są to czasami sytuacje dramatyczne. A co dopiero niezrozumienie, kiedy ludzie was obarczają odpowiedzialnością za coś, za co nie macie żadnego wpływu. Chodzi chociażby o kondycję służby zdrowia, o kondycję instytucji pogotowia. To są trudne rzeczy od wielu lat. A wy jesteście na tej pierwszej linii frontu. Wy jesteście tymi, którzy się spotykają z ludźmi, czasem rozgoryczonymi, którzy nie potrafią pewne rzeczy zrozumieć. No i wreszcie, no właśnie, to serce, które trzeba okazać chorego, ratując go. A to nie jest takie proste. To nie jest takie łatwe. Dlatego też trudno powiedzieć o ratowniku medycznym, że on ma taki zawód, on ma taką profesję, takie powołanie, taką służbę. To bardziej są znaczące i właściwe słowa. Moi kochani, dbajcie o to serce, bo można być świetnie wyuczonym fachowcem, ale w relacjach z drugim człowiekiem być bardzo uziemnym albo też aroganckim. To jest trudna profesja, ale najważniejsze w niej jest serce. Najważniejsza jest miłość do człowieka. To jest jedna z takich profesji, gdzie nie da się pracować w niej, jeśli się nie kocha człowieka. Jeśli się nie kocha bliźniego. Bo tylko kiedy się kocha, to można poświęcić mu
swoje życie, siły i wiele, wiele już wierzy.